Złoto w kategorii Dry Stout, debiutujący na KPR-ze browar. A to piwo nazywa się po prostu Czarna Kaśka. Uważał je Tomasz Wiatrowski w browarze Turek. Pomysł ważenia piwa zrodził się chyba w głowie brata i bratowej, bo tak naprawdę ja się o tym dowiedziałem, kiedy oni wrócili z jakiejś tam wycieczki, na której gdzieś pewnie siedzieli na leżakach, pili piwo, no i wpadli na pomysł, może by założyć browar. No i tak się stało, że założyliśmy ten browar i do dzisiaj ważymy, jak chyba widać, z sukcesami. Pierwszą warkę zrobiłem około 5 lat do tyłu, no i po tych 5 latach, po zebraniu wszystkich doświadczeń piwowara domowego, piwowara rzemieślniczego, uważaliśmy piwo, które uważaliśmy, że ma szansę na konkursie, no i w tym roku zdecydowaliśmy się wystawić właśnie naszego dry stouta Czarną Kaśkę. No i okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Tak, chyba tak. Wiedzieliśmy, że produkt jest, nazwijmy to, konkursowy, ale nie sądziłem, że możemy zdobyć pierwsze miejsce. Natomiast kiedyś trzeba było zaryzykować i wysłać piwo na konkurs. No ale tak jak mówię, wiedzieliśmy, że jest konkursowe, natomiast nie mieliśmy jakichś większych oczekiwań. Lata doświadczeń i trafienie w punkt z recepturą w dany styl. Tutaj styl, jedni powiedzą, że jest prosty, natomiast czasami coś, co się wydaje proste, potrafi być bardzo trudne. I żeby uważać tego stouta, to chyba wszystko od początku, począwszy od wody, od zasypu, poprzez cały proces zacierania, fermentacji, dopilnowywania temperatur. Chyba wszystko tutaj miało wpływ, że ten nasz dry stout został uznany za najlepszy stout w 2019 roku. Chyba wszystko naraz, bo pewnie bez technologii byłoby nam to trudno zrobić, aczkolwiek ciężka praca od rana do wieczora, umiejętności, zdobywanie doświadczeń z każdą kolejną warką, bo tą recepturę poprawialiśmy ileś razy, aż w końcu stwierdziliśmy, że faktycznie tak, to jest receptura skończona i faktycznie możemy iść z tym na konkurs. Dlatego myślę, że wszystko trzeba złożyć w jedno, czyli ciężką pracę, serce, umiejętności, doświadczenie i technologię. Chyba to, że to jest bardzo ciężka i trudna praca i nie każdy jest w stanie to robić, więc to jest coś, co na pewno daje satysfakcję z tego zawodu, bo niektórym może się wydawać, a to jest proste, wcisnę przycisk, ciach, uważone. Nie, to jest zdecydowanie bardziej skomplikowany proces i ciężka praca. Znaczy ja nie gustuję akurat w piwach nowofalowych, czyli apach, ipach i tak dalej, bardziej cenię sobie
trafne style, poprawne, klasyczne style, czyli dajmy na to bardzo dobra pszenica, bardzo dobry pils, dry stout, no jednak tutaj piwa klasyczne są w moim kręgu zainteresowania. Myślę, że tego sukcesu nie byłoby, gdyby nie ciężka praca całego zespołu browaru, a od koleżanek, które zajmują się barem, które zajmują się kuchnią, organizacją imprez, a poprzez tutaj dział wyższy, czyli mojego brata Wojciecha oraz tutaj dział piwowara, czyli mnie, no i wszystkich pomocników, którzy gdzieś tam uczestniczyli w ważeniu naszego piwa. No i myślę, że nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić wszystkich koneserów dobrego piwa, do browaru Turek na, myślę, świetne piwa klasyczne oraz zgodnie z wynikiem jury KPR 2019 na najlepszego stouta w Polsce.